średniej z elektrowni, które również pan poseł wspomniał, które będą wyłączane rzędu 33%, to ta elektrownia będzie emitować dwutlenku węgla o 26-28% mniej niż elektrownie teraz eksploatowane. Natomiast, jak również dobrze pan poseł wspomniał, elektrownia budowana teraz aktualnie, blok C, jest przygotowany na spełnienie konkluzji BAT, czyli tych wszystkich wartości emisji, które wejdą dopiero. Natomiast urządzenia są już przygotowane po to, aby spełnić również przyszłe, kolejne konkluzje BAT. Także tutaj zadbano projektowo, żeby ta elektrownia bezproblemowo mogła pracować przez kilkanaście najbliższych lat bez żadnych potrzeb modernizacyjnych, żeby ją przystosować do przepisów emisyjności, które dopiero wejdą w Unii Europejskiej. To warto może wypełnić jeszcze, ta technologia jest najbardziej nowoczesna, jak idzie o elektrownie parowe, czyli elektrownie węgla oparte o spalanie węgla na świecie. To jest tak zwana technologia ultranadkrytyczna, która zapewnia właśnie największą sprawność, panowie już wspominali, 46%. I to jest absolutnie to, w jaki idzie o świat. Natomiast dlaczego ta elektrownia będzie emitowała mniej dwutlenku węgla? No, dlatego, że jest bardziej sprawna. Czyli z każdego kilograma, z każdej tony węgla, dzięki tym 46%, jak porównamy to do 33%, to jest bardzo istotna różnica, o której mówił pan prezes. Dodatkowo, jak idzie o emisję innych substancji, które mogą szkodzić, w szczególności pyłu, się wprowadza na koniec do smogu, one będą redukowane w prawie 100%, 99,9%. Jak idzie z kolei o emisję różnych związków siarki, czy azotu, czy chloru, czy rtęci, te wszystkie parametry będą spełniać bardzo wyśrubowane wymagania, które Unia Europejska wdrożyła dla swoich krajów.